Cześć ludziska, z tej strony Maksim, witam was w poradniku dotyczącym ostatniego bossa z gry Lost Planet 3. Pokażę wam mniej więcej jak łatwo go załatwić. Poradnik jest zrobiony na poziomie normal. Ok, jak widzicie tutaj mamy naszego wroga, z którym musimy się mierzyć. Jak widzicie bardzo szybko można dostać jakieś klepy od niego, z tym, że gra jest na tyle niewymagająca w tym aspekcie, że nie musimy zbierać żadnych apteczek, wystarczy gdy troszkę odpoczniemy podczas walki z tym bossem, w tym momencie energia nam się odnowi. Ci, którzy grają, wiedzą, że ten pasek z lewym dolnym rogu nie jest to pasek życia, tylko jest to pasek akurat postępu naszego robota, który tam akurat w tej chwili coś robi. Ok, i już skupiam się na samej grze. Mamy tutaj bossa, mamy swoiste te nerwy w postaci tych takich macek, które wystają. Ja tutaj jeszcze napierniczam do tego bossa, wystają z podłoża. Gdy boss walnie w taką mackę, bądź gdy my w nią strzelimy, wyskoczy z tego taki latający akrit, którego widzicie w tle, który napinża do tego robota, który potrafi na jakiś tam okres czasu skupić uwagę naszego wroga. Jeżeli chodzi o samego ostatniego przeciwnika, tak jak w przypadku innych przeciwników w tej grze, musimy zwracać uwagę na wszelkie podświetlone punkty. Radzę wam się trzymać dość daleko, tak jak ja się trzymam tutaj od tego naszego przeciwnika. Staram się napinżać po tej wyrzutni, którą boss ma u góry tutaj, w tej chwili. Ok, szybko przeładujmy. I cały czas raczej starajcie się biegać, nie dopuszczać do tego, by boss był blisko, stosując przewroty. Bo te rakiety samonaprowadzające potrafią zrobić kuku, dlatego warto się chować za tym naszym robotem, za tą konstrukcją i napinżać we wszelkie wystające tutaj elementy świecące, że tak powiem, tak? Czyli tego koloru pomarańczowego, żółtego. W tej chwili akurat boss osłonił swój punkt na klatce piersiowej, na korpusie, że tak powiem. Więc mieliśmy tutaj chwilę, znowu zaczyna napierniczać tym swoim działkiem, gdy tylko wysuwa, napierniczamy w ten punkt, no i znowu uciekamy. On teraz znowu będzie starał się skupić tutaj na moment laser, więc my musimy trochę przewrotów zrobić i znowu patrzeć tylko na jakiś wyłaniający się jasny punkt i cały czas starajcie się być w ruchu, cały czas starajcie się stosować tutaj przewroty. Tym razem akurat z tego gadania nie skupiłem się, dostałem gdzieś klepę, ale mamy na tyle czasu, jeżeli będziecie uciekać, żeby nam się postać zregenerowała, żeby nam się nic nie stało. I cały czas do tyłu. Boss wymaga trochę cierpliwości, ale nie jest to jakiś mega trudny boss. Znowu mamy chwileczkę, żeby dosłownie walnąć w ten punkt podświetlony i znowu napinżamy do tyłu. Oj, tym razem znowu dostałem klepę. Także starajcie się nie wchodzić w jakieś bezpośrednie starcie, bo nie macie najmniejszych szans. Starajcie się to robić na tej zasadzie, jak ja pokazuję. On po pewnym czasie będzie zamroczony. Oj, znowu muszę trochę uciekać, bo już się powoli ekran czerwony robił. Starajcie się też chować właśnie za tymi nerwami, bo w tym momencie, jak widzicie, boss zestrzelił ten nerw i na moment jest skupiony na walce z tym latającym akridem, a my możemy spokojnie tutaj napinżać w jego punkt. Tutaj kolizja w tej grze trafień nie jest zbyt dokładna, więc wystarczy, że będziecie strzelać w okolice, nie dokładnie w idealny punkt i powinniście trafiać. Ok, znowu na moment walczy z akridem latającym, mamy czas, żeby przeładować. Ok, i widzicie, odsłonił swój kolejny punkt, więc napinżamy po nim tyle, ile fabryka dała. To nieważne, że ręka tego robota zasłaniała ten punkt, tak jak mówiłem, ta kolizja nie jest tutaj jakaś mega dokładna, ten efekt skalowania tej kolizji. Ok, i mamy wstępnie bossa rozpierniczonego, z tym, że teraz będzie taka krótka cutscenka z elementami kute. One są bardzo proste, wystarczy tylko i wyłącznie naciskać X w odpowiednim momencie, więc nie jest to nic trudnego. Dla ludzi, którzy nie grali, nie oglądajcie raczej tego poradnika, jest to spoiler, tak? Jakby nie było, więc ci, którzy nie oglądali, ci, którzy nie grali, niech nie oglądają. A ci, którzy po prostu nie umieją sobie poradzić z bossem, to mogą sobie zerknąć, jeżeli nie dają sobie rady.
No i mamy tutaj naszego głównego przeciwnika, głównego badassa, który robi za ostatniego bossa. Jak widzicie, nasza postać mocno podobna do Nicolasa Cage'a. Ale to naprawdę, ta końcówka strasznie mnie tutaj zawiodła, bo jest tak debilny system tej QT zastosowany, tak, quick time eventów. Nawet nie można tego nazwać QT, wystarczy, nazwałbym to wciskaniem guzika, co jest bardzo proste. Gdy poradziliście sobie z tamtym bossem, to myślę, że w formie robota, tak, to tutaj sobie poradzicie spokojnie. Pokazuję wam to tylko i wyłącznie z tego powodu, żebyście nie myśleli, że to jest jakaś scenka końcowa i możecie odłożyć pada. Jak widzicie, X-iorem tutaj staramy się go pokonać, tak? Okej, okay, i znowu X, i tak będzie kilkakrotnie. Także ja może powoli będę kończył ten filmik, żeby nie spoilerować wam z zakończeniem. Tutaj chodzi tylko o sposób gry. Także żegnam się z wami powoli, mam nadzieję, że być może komuś ten poradnik pomoże. Trzymajcie się, do następnych filmików. Tutaj jeszcze tylko właśnie musimy nacelować w jednym momencie analogiem na twarz przeciwnika, żeby przemieścić mu jego strategiczne punkty na twarzy. No i okej. Ja już wyłączam filmik, tutaj już nie będzie nic do roboty, także do zobaczenia w kolejnych poradnikach, w kolejnych filmikach, trzymajcie się, na razie, hej!